Tematem bardzo częstym psalmów jest przymierze. Bóg zawarł przymierze. Kim jest Bóg? Możemy o nim mówić, że jest twórca, że pierwsza przyczyna, że ostateczny cel. Ale dla człowieka wierzącego najważniejsze jest to, że można z nim wejść w relację, spotkanie. Można do niego mówić. On coś objawia. Co jest podstawą? Co jest taką wartością, obrazem, który może mówić o tej relacji? Bóg jest niepoznawalny, objawia się na sposób ludzki. Na tyle daje się poznać, na ile sam się objawi. I właśnie tak zechciał się objawić, by o sobie mówić jako o stronie przymierza. Tym, który zaprasza do jedności i sam się zobowiązując. I to i modlitwa, która jest nieustannym powrotem do tego. Bóg obiecał. Bóg jest wierny. Bóg pamięta o swoim przymierzu. Bóg nie może samemu sobie zaprzeczyć. Na tym buduje się wiara i spojrzenie z wiarą na życie. W moim życiu rozpoznaję tego, który jest wierny. Wierny samemu sobie. Ale przez to, że zaprosił mnie do przymierza, to mogę powiedzieć, że jest wierny mnie, że mnie nigdy nie zostawi.